kim jest żona Krzysztofa Ibisza. Gwiazdor ją ukrywa, wydało się dlaczego. Można zaryzykować stwierdzenie, że niemalże każdy Polak wie, kim jest Krzysztof Ibisz. Jego małżonka jest jednak zdecydowanie mniej popularna, choć ma za sobą epizod w show-biznesie. Kim jest żona Krzysztofa Ibisza? Prezenter pobrał się ze swoją wybranką w zeszłym roku. Poza ślubem nie informuje jednak o szczegółach swojego związku. Z czego to wynika? Kim jest żona Krzysztofa Ibisza? Żoną Krzysztofa Ibisza jest Joanna, z domu Kucbalska. Niektóre osoby mogą ją kojarzyć właśnie pod tym nazwiskiem, bowiem jeszcze przed poznaniem prezentera, próbowała swoich sił w telewizji. Wzięła udział w programie Top Model. Doszła nawet do finału, ale pomimo tego, że została dostrzeżona przez osoby z branży, nie zdecydowała się na kontynuowanie kariery. Czym wobec tego się zajęła? Skończyła studia medyczne, a dziś pracuje już jako lekarz w jednym z warszawskich szpitali. Widocznie show biznes i telewizja raczej jej nie zainteresowały, skoro zdecydowała się oddalić od blasku fleszy. Z tego też względu prawdopodobnie nie chce pokazywać się zbyt często na wydarzeniach celebryckich u boku męża. Nawet jeśli wybiera się z nim na taką imprezę, raczej nie pozują razem na ściance. Jak udało się dowiedzieć portalowi Pomponik, który rozmawiał z osobą z bliskiego otoczenia Ibisza. Joanna nie chce figurować tylko jako żona znanego prezentera. Ma swoje ambicje oraz priorytety zawodowe i to na ich podstawie woli być oceniana. Nie życzyłaby sobie, aby przypięto jej łatkę tej, która bryluje przy popularnym mężu. Pozostała część artykułu pod materiałem wideo. Mimo to Krzysztof Ibisz publikuje z nią wiele zdjęć w sieci. Chce widocznie pokazać, jak jest szczęśliwy. Faktycznie prezenter promienieje uśmiechem zawsze, gdy jest przy ukochanej, nieważne czy na nartach, czy na wykwintnym bankiecie.